Dziękuję bardzo. Chciałabym tylko zauważyć, że bardzo miło mi właśnie w takim gronie tutaj dzisiaj wystąpić. Postaram się Państwu zaprezentować kilka aplikacji, nad którymi pracujemy na Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Jedna z nich dotyczy już zagadnień związanych z cyfrowym bliźniakiem, który tutaj panowie profesorowie przedstawiali. My akurat skupiamy się na maszynowni na statku. Przy współpracy ze stocznią remontową próbujemy odtworzyć dane, które nie ukrywam, że chcieliśmy mieć w laboratorium i mamy taką możliwość odczytu przesyłu sygnału. Mówię tu o mocach, o alokacji mocy właśnie na statku. Jest to uzyskane dzięki współpracy z firmą Typhoon, rozwiązanie hardware in the loop, które umożliwia nam odtworzenie maszynowni ze statku w warunkach laboratoryjnych, co zdecydowanie nam ułatwia badania. Nie musimy akurat tego weryfikować na statku, możemy sobie to odtworzyć właśnie w naszym laboratorium. Jeżeli chodzi o hardware in the loop, cyfrowy bliźniak, to też pracujemy na modelach statku, weryfikujemy sobie wykresy. Mamy tutaj modele statków przy współpracy z Fundacją Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska w Iławie. Możemy wykonywać różnego rodzaju manewry, pracujemy nad autonomicznym sterowaniem statków i właśnie też pracujemy na hardware in the loop, czyli rozwiązania, które oferuje firma Wattworks w celu badania najpierw naszych algorytmów właśnie w warunkach laboratoryjnych, żeby potem móc je zweryfikować na jeziorze Silm w Iławie, ale tematem dzisiaj jest sztuczna inteligencja. Mamy wiele definicji, już Państwo tutaj niejedno słyszeli. Mój pan profesor przede mną, który wypowiedział się doskonale na temat sztucznej inteligencji i jej aplikacji. Zgodnie z tym, co oferuje raport w 2019 Unii Europejskiej, różne tutaj są ciekawostki. Jedną z nich jest, że rynek związany ze sztuczną inteligencją może nawet zawierać do 190 miliardów budżetu. Jest to dosyć ciekawe zagadnienie. No i my na uczelni spróbowaliśmy sobie wykorzystać jedną z opcji. Celem naszych badań przy współpracy z firmą Siemens było moduł sztucznej inteligencji, który mają w ofercie. Mieliśmy sprawdzić. Firma Siemens przedstawia informacje przy współpracy firmy Intel. Umożliwia nam weryfikowanie to przy wsparciu sterownika z rodziny S7500. Moduł sztucznej inteligencji NPU, zaraz wyjaśnię, jak sobie z niego korzystamy. Kamerka Intel RealSense, która też jest firmy Intel właśnie i przy oprogramowaniu TIA Portal. Naszym zadaniem była weryfikacja algorytmu, w ogóle uruchomienie, skonfigurowanie tego urządzenia. Okazuje się, że Raspberry Pi mamy chyba ciekawsze rozwiązanie, ale o tym może w kuluarach. Natomiast to, co oferuje firma, tutaj producent, polegało na tym, że musieliśmy stworzyć wirtualną maszynę, na której uczyliśmy model, jakby weryfikowaliśmy sobie modele. Pierwszym zadaniem naszym było prosta sprawa, czyli rozpoznawanie kolorów. Nic takiego, ale musieliśmy najpierw się uporać z konfiguracją i odpowiednim zaprogramowaniem. Przy jakby nauczeniu modelu efektem jest plik blob, który trzeba było zaimplementować poprzez kartę SMC z wirtualnej maszyny do sterownika. Odpowiednio zaprogramować i przy współpracy z kolei z firmą C próbowaliśmy sobie uruchomić nasz algorytm tak, aby robot mógł wybierać odpowiednie barwy. Proste zadanie, bo chodziło tylko o to, żeby na podstawie rozpoznania koloru podać symbole na tych kolorach, ale nam to umożliwiło, jakby otworzyło kilka furtek. Dzięki temu mogliśmy zweryfikować, teraz jesteśmy na tym etapie, chcemy sobie wdrożyć
poprzez zastosowanie sieci neuronowych rozpoznawanie kontenerów. Najpierw w warunkach laboratoryjnych na suwnicy, potem chcemy przejść do warunków już przemysłowych na stoczni. Natomiast, ponieważ jestem z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, pracujemy nad autonomicznym sterowaniem statku. Tutaj mamy trajektorię statku, tym pomarańczowa jakby tutaj droga dotyczy się manewru w porcie. Pracujemy oczywiście w hardware in the loop, więc zwracam do tych pierwszych slajdów, o których mówiłam, ale chcielibyśmy, żeby już nie tylko statek płynął sam, ale żeby przy wdrożeniu sztucznej inteligencji już nie korzystać z regulatora wielowymiarowego, wielu, bo nawet mamy dwa takie regulatory wielowymiarowe, tylko żeby móc sterować przy wsparciu właśnie sztucznej inteligencji bez automatyki, nad którą do tej pory pracujemy. No i to wszystko. Jak mówi Einstein, wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona. Także tyle. Dziękuję bardzo.